Ja tak, strzelił w powietrzu, granata puścił. Jo pierdziele, ale jeździec gryfa. Co jest ty? Co to się dzieje? Magiczny kryształ. Jo, chłop wstał normalnie z pola i teraz zapierdziela. No nie, jeszcze na dole, no. Co to? Czemu nie strzela? Ej. A czy to ten przytrolo? A sprzedam cię, gościu. Nienawidzę cię. Pod koniec zginiesz. Nie? A więc witajcie w kolejnych przygodach w Kingdom Rush 5 Alliance. Ostatnio zrobiliśmy sobie tutaj jakieś pokręcone skrzyżowanie na weteranie. Naszej gwiazdki nie było najprościej, było tam chyba jeden czy dwa momenty. To już też tam zwrot akcji, to polecam sobie zobaczyć, co tam się stało z mostem, jak nagle walnęli mi. Ale no powiedzmy, że nie było też jakoś super ciężko. Najnowsza wieża, tutaj ta cała czarodziejka elficka, nie mój styl, takie niby biła spoko na maksymalnym poziomie, ale te umiejki takie, teleport jeszcze udziel, tylko drogi, a to jest takie, nie podoba mi się wystrzeliwanie tych gwiazdek po pokonaniu, takie nie mój styl, po prostu nie mój styl. Więc teraz idziemy sobie do takiego dziedzińca świątynnego, coś w tym stylu. Okazuje się, że kult używa jakiegoś super kryształu, żeby zbudować, nie wiem, jakiś super artefakt w tym całym kanionie chyba. Buzuje jakąś dziwną energią, ciężkie jest powietrze, takie się wydaje. I musimy upewnić się, że go rozwalimy, zanim będziemy mogli ruszyć naprzód. No dobra, czyli tak, bohaterowie. Nowy bohater, Broden. Od razu bierzemy wszystkie bajery. Kim jesteś, panie Broden? To jest jakiś Rambo latający. Czyli odważny jeździec latającego gryfa, który wpada właśnie do bitwy, ma cały arsenał ognia i stali. Kiedy dołączył do przymierza, bo to jest bohater przymierza. A, dołączył odkąd właśnie armia ciemności zaatakowała jego dom. Zgodził się, żeby kultystów tam spuszczać na nim bomby na łeb im, tak w tym, w Doniecku na dzieci spuszczać rakiety właśnie. Bomb doniecki Children, Zełenski, no, status quo, spoko, czyli taki tam rozwałka. No Rambo, ktoś oglądał Rambo, polecam, Rambo, strasznie fajny film, edukacyjny dla dzieci, idealny na komunię. Czyli tak, mamy bombardowanie dywanowe. Rzuca ładunek wybuchowy, który rozdziela się na wszystkich przeciwników, zadaje obrażenia i podpala podłogę. Ale ciekawe, czy true damage bije, bo właśnie nie wiem, czy ogień zawsze bije true damage, czy nie? Ciężko powiedzieć. Jak ktoś wie, może napisać, bo ja nie wiem. Terror, o Jezu, taki okrzyk terroru, krzyk pterodaktyla, jo pierdziele, czy słyszała kiedyś pani krzyk pterodaktyla? Gryfa w tym wypadku. No, czyli taki wydaje z siebie okrzyk, który stunuje wrogów i ich spowalnia, okej. Okay. Tutaj, tak, świeć przykładem, to chyba nawala dwoma karabinami, zadaje fizyczne obrażenia. No, a tutaj gryf pożera przeciwnika, który ma mniej niż 400 zdrowia, czy tam do 400 zdrowia. I jeszcze jego, tego ult, przyzywa gryfy, które latają sobie nad naszym tutaj poziomem. A, i zadają po prostu obrażenia, jakieś tam sobie latają i biją. No nie wiem, jakiś nie wydaje się super ultem. No to co, wzięlibyśmy chyba, żeby zżarcie właśnie było jeszcze lepsze i napierdzielańsko. To mi się podoba. Okej, okay. I oczywiście bierzemy go zamiast Gimpsona. Wolność, też na stówę. Nawiązanie do Rambo. I ona jeszcze awansowała. Dante, czy chcemy ciebie? Chyba weźmiemy Dante. Masz 7 poziom, naprawdę dużo. Wieżyczki. Co ja bym chciał? Nekromantę myślę, że jeszcze sobie zostawimy. Miotacz ognia. Miotacz ognia może zamiast tej artylerii, bo z tego co rozumiem, on też jest artylerią. Czyli mamy taki miotacz ognia od krasnoludów. Z płonącym sercem, tam do kuźni, idą z kuźni do bitwy. Te krasnoludy... no, oddały po prostu swoją potęgę umysłu dla przymierza, żeby stworzyć jakieś takie maszynki zabijające przeciwników. Płonący taki szlak chyba. Strzela płonącą bombą, która zadaje 80% obrażeń fizycznych i pali przeciwników zadając true damage. Widzicie, teraz pisze, że pali i pisze dopiero, że true damage. Nie wiem, czy każdy ogień zadaje true damage. No dobra, i kolumna, czy tam słup ognia, bo to jest takie scorching torches. No, ognie piekielne, może to tak nazwijmy. Erupcja, bla bla bla, paf. A, stunuje wrogów i zadaje dużo obrażeń, tak jakby chyba po prostu podpala całą trasę. No dobra, czyli bierzemy to. Spróbujmy może damy znowu tych impów. Ty, mamy dużo tych wież od złych. Wziąłem balistę. I czy coś jeszcze? Wiem, że chyba jest achievement za to, żeby wygrać mapę ze wszystkimi wieżami, na przykład od tego, od tej armii zła, no ale nie mamy zbytnio tutaj, jak widzicie, niestety. Akurat jeszcze kolejnej wieży, która, no w teorii mamy, no ale to jest gówno, nie chcę go używać już. A może ciebie.
i zobaczmy, jak to wyjdzie. Teraz equip. O, tutaj. Dobra. I ulepszonka. Wydaje mi się, że weźmiemy tak i tak. Czyli znowu wszystkie wieże są troszeczkę tańsze za każdego bohatera przymierza, no to tak już mamy. I po prostu zaczynamy poziom z większą ilością golda. Kurde, to byłoby też fajne. Zmieniliśmy sobie też tutaj na łuczników znowu, wrócimy do nich na chwilę też na poziom 2 czy 3. Ile to dasz? 2, tylko to jest fajne, kurczę. Brakuje tego, to może zobaczmy jeszcze raz te wieże. Może jednak coś wymienimy. A, to spróbujmy zamiast tych, o, niech będą paladyni, żeby aż tak mi smutno nie było. No i zaczynamy, lecimy do świątyni. O, pan Hotdog, witaj, witaj, witaj. I Greg pisze, żeby zmienić gównianego czarodzieja. Taki hejt jest na czarodzieja? Już nie ma, spokojnie, nie ma czarodzieja. Mamy nekromantę, mamy super partię. Wolność. Dobra, no to zobaczmy, co mamy na tym poziomie. Jakieś easter eggi, mamy kryształek, jakieś takie gówno. O. O, ty, co? Co ja zrobiłem? Co to jest? Ty, co się stało? Co, ty? Przecież to jest tego. Solve the puzzle, summon the band, tak przyzwi. Przecież to jest ten, YMCA, ADHD męczycie, co jest? Filipe? Co się stało? No właśnie, YMCA, co? Poklikałem w ogóle losowo, what the hell, to się teraz zdziwiłem. Rambo na gryfie, tak, mamy Rambo, patrzcie, rudy, super broda, super morda, będzie rozwalać wszystko z powietrza, mam nadzieję, karabinami maszynowymi. O, kawaleria przybyła, to jest Rambo, Kingdom Rushowa krew. Polecam filmy, wszystkie Rambo mi się podobały, wiadomo, im dalej, tym gorzej, ale co Rambo, to Rambo, no nie podrobisz typa. Dobra, to jest fajne, fajny easter egg się zdarzył. Tu jakieś trzy kupy, dziwne. Idą, o Boże, ty, co to jest w ogóle założenie mapy? Lewo, tu i tu, i... Ja pierdzielę, ty. Szczerze, nie wiem do końca, jak się mam tutaj bronić. Bardzo, bardzo to jakoś... A was tak... A, mogę przemieszczać gdzie chcę. Tylko jak oni zginą, to chyba smutno mi będzie, tak? Wiktor jest, tak, są cała rodzina jest, Glenn. Fajnie, fajnie. Fajnie nawiązania, no więc ADHD, co chwilę męczycie. Nekrom... Jest, kurde, kompletnie nie wiem, gdzie co stawiać. Więc bohaterowie będą musieli na razie dobrze robić te tutaj balista napierdzielać. No to co, spróbujmy ulepszyć naszego nowego przyjaciela. Rozpaliliśmy ogień i odpalamy. Co tu teraz nadchodzi? Zobaczmy, bardzo jestem ciekawy tego miotacza ognia, gdzie, bo jeszcze nigdy nie było chyba, nie? W Kingdom Rush miotacza ognia, tak o! Strzelił w powietrzu, granata puścił. Jo, pierdziele, ale jeździe z gryfa. Jo, krzyknął. Tego zje pewnie zaraz. Dobra, Aniu, prosimy cię. O, zeżar go, zeżar go. Dobra, widzimy na razie tak. Ci tak średnio tutaj osłonili. A, dobra, zapomniałem, że mam teraz łuczników sobie. Sprosimy tu. Co jest, ty? Co to się dzieje? Magiczny kryształ. Co oni zrobili? Co to jest? Ja nie mogę to rozwalić jakoś? Ty, o, to ich leczy. Aha. Dobra, na razie jakoś nie idzie najgorzej. Mimo wszystko trawy wam was cofną. Miotacz ognia powoli atakuje naprawdę. On granatnikiem takim w ogóle nawala, okej. Pan Gryfstein, może tutaj go bardziej weźmiemy. Dobra, dawaj Dante, ulepszyliśmy cię specjalnie. Trudement. Rozpierdzielamy wszystko. Znowu to coś się dzieje. A, teraz chyba speeda, tak? Że to... To ma chyba kilka różnych możliwości. Kurczę, to chyba jeszcze jeden bym wziął koszary, naprawdę. Bo oni za bardzo przechodzą. Ania, tutaj dawaj. Tak, ten gryfie naprawdę jest... Znaczy, no, w teorii spoko działa, bo go nic mu nie mogą zrobić. No walo po prostu z góry. Podoba mi się na razie. Jeździec gryfa też bardzo przyjemny. Fajne. I mamy teraz najlepszy miotacz ognia. Gdzie wy idziecie? Właśnie, środkiem. Cult Acolyte. Ciągle zapominam. Wolność! Dawaj, tu i odpalamy w fale. No, próbujemy, sprawdzamy. Bardzo jestem ciekawy tej wieży, bo nigdy nie było miotacza ognia w Kingdom Rush. A ten sobie, sam sobie ten ogień ładnie wygląda. Dawaj, żeby nie zdążyli się zamienić w tych gnoi.
Fajne te karabinki. I tutaj jeszcze za 200 zł. Max Arwarzaniowy, masz super bohatera. A, że on, a no, w sumie... My nie, musimy to sprawdzić właśnie dokładnie, jak to działa, bo tam chyba pisało od wież, że nie ogólnie wszystkie wybuchy, tylko po prostu od wież. Ale mogę się mylić, nie? Może bohater też jakby te wybuchy jego tutaj dobrze działają. Dobra, Dante, poradzisz sobie? Chyba ta... Znowu ta regeneracja cholerna. Jeszcze go ulta ani razu nie użyliśmy. 200 zł, damy. Tak, żeby miał już po prostu jakiekolwiek skille, nie? Sprawdzimy sobie. Dobra, panie Gryf teraz do góry. Okej. Tego nekromenta też chyba bym tu ulepszył, bo fajnie też kiedyciki mogą blokować. Poprosimy dalej, fale. Kurczę, naprawdę fajnie, się w to gra. Nie wiem, czy to widać do końca po mnie, czy jestem w stanie oddać te wszystkie emocje, ale kurde, przyjemne to jest. Takie naprawdę aż taki czuć smak trochę dzieciństwa, nie? Jak się zaczynało, te pierwsze jacyś tam zwyczajni przeciwnicy, to wszystko było takie normalne, a teraz jakieś kultyści, jacyś w ogóle kryształki, lasery. Cholera wie, co tu się dzieje. Śmiesznie to się wszystko zmieniło na tej przestrzeni lat. Chociaż jakbym miał powiedzieć, to moim chyba takim ulubionym Kingdom Rushem na pewno byłby Frontiers. Nie wiem dlaczego, ale ta egzotyczność, ta pustynia, dżungla i jaskinia w głównej kampanii bardzo mi się spodobała. Dlatego do dzisiaj właśnie Frontiers jest jeden z moich takich ulubionych Kingdom Rushy. On to robi, tak? Że oni tutaj takie nawalają tymi... stunuje wrogów tak do przodu, czyli to jest bardzo fajne. Co, coś idzie jeszcze gdzieś? Tak. Okej. Okay. Ten kryształ chyba działa tak, że zanim będą obok niego, to buffa dostają tyle, co pisze na nim. A, i tu nie ma maga właśnie. Mag jest dopiero w tym miejscu. Trochę smutne. Ale dużo tego ognia, więc ten true damage powinien chyba dać radę. Jeszcze dam Dante i dawaj. I ciągle te gryfy nie użyłem. Kiedy gra żula, ta co była, jest na Black... Jak to było, że co, ten hobo, czy co to było? O ty, co? Co jest? Co się stało? Kryształowy golem. Co? Czyli jakiś tam napakowany właśnie jakąś nieziemską magią ze swoich kryształów. Ten kamienny... jakaś tam powiedzmy figura. Jest prawie nie do zatrzymania. Jest minibossem, ma bardzo wysoki pancerz. Jo, chłop wstał normalnie z pola i teraz zapierdziela. O fuck, czekaj, może tego Dante mu nakopiesz prawdziwymi obrażeniami. Wszyscy... Jo, pierdziele. I oni tu jeszcze wyjdą w takim razie. O fuck. Dobra, gryfy. Co robią gryfy? A, one atakują mi chyba tego. No dobra. Nie wygląda to najgorzej. Na pewno czarodzieja na maksa, nekromanta. I tutaj ten koniczka, koniczek na maksa. Ania, żyjesz? Ta, ten tylko nawala tutaj. Ja, i chyba kamienny golem mówi dobranoc. Rozwalony. I szkielet wyjdzie, czy nie? Ci górą, ci dołem. Cóż za cudowny dzień. Dobra, puszczamy dalej. Dużo pieniążków. No już chyba teraz można wybrać go. Niech będzie ten... Na koniczku biegał. Przydałyby się też jakieś lepsze te... tutaj koszary, ale no, no nie stać, niestety, bieda, prawda, bida. O nie, ty zamienił się w tego, nie zdąży? O, o, jo, w ostatniej chwili. Znowu te gnoje. Kurczę, tylko jak one wstaną stąd, trzeba będzie niedługo inwestować gdzieś ten. Może ten totemik jest... Watch it spray, dawaj nam maksa. 280 fizycznych obrażeń. Jeszcze pali ich tam przez 16... A, 16 przez 5 sekund, spoko. Ty, ci go biją. Ania, Ania spadła, dzięki Ania. Olaf Kozi, witam bardzo serdecznie, widzu. Co mogę dla ciebie zrobić? O, oh, fuck. Cult Abomination. To będzie denerwujące. Trzeba inwestować na plecy. Wpuszczamy dalej falę. Ania, odradzasz się wreszcie, koleżanko, czy nie? Przydałoby się, wiesz o tym? Tak, polowanie to twój biznes, ja wiem, mało, ale no... A, miotacz ognia nie atakuje w powietrze, szkoda. Nie wiem, dlaczego miałby, ale tak, tak. O co teraz? Przyspieszenie i zobaczmy. Oni to ładują i... Czy teleportacja po prostu to była? Dobra, ulepszymy na maksa teraz tę kuszę.
tam balistę. O, dobrze, dobrze jedzie. Kusznicy, czy tam łucznicy. Idzie chłop z góry. YMCA, musicie pomóc. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem. I może Ania, ona też ma dużo prawdziwych obrażeń. Jo, zeżar! Zeżar kogoś, ludzika. Balista, dawaj, dawaj, dawaj. Potrzebujemy 5 zł jeszcze. O, jest. Piu, piu, piu. On, no, niby pan coś ma, ale no. Dobra, Dante. Na pierdzielanka. Nekromanta. No tylko te... Stary, te główne obrażenia bijesz. Czemu nikt... Czemu balista troluje? Balista przytrolowała. Zamiast walić na dół, to... Ale troll. Jezu, ci tu ledwo żyją. Kolejni. Dużo kultystów. Ale jest okej, okay, wydaje mi się. Najważniejsze, że tutaj się trzymamy, właśnie ten środek. A tu na stówę, na 1000% muszę mieć ogłuszający bełt, żeby właśnie jak coś wyjdzie stąd, to żeby... Mam nadzieję, że on pójdzie gdzieś tu, a nie w dół. Ja bym tu zakręcił, czujecie to? Konia i szkielety. Ania. Żeby się nie marnowali nam chłopaki. Znowu coś. Po tym razem. A, leczonko. Tak, i oni to dopiero odpalają i wtedy wszyscy się leczą przez chwilę. No. Przytrolował. Jeszcze raz, konik. Jo, kondoleko pojechał. Ale to jest imba. Ania, dawaj tu na blisko bardziej. Nie toperze. Ach, zdążył się zmienić w nim. 1000 życia ma chłop. Ten to nawet nie ulepszony. Nie ma kiedy, nie ma kasy. A co ten totemik daje w sumie tak naprawdę? Właśnie, czy on jest jakiś super dobry? Dobra, na maksa go już damy, niech będzie. Jak się cieszy, chłop. Dobra, gryfy. Dobrze, że nie mają HP i nie mogą zginąć, bo to też byłoby smutne. Dobrze te koszary też mi się wydaje, że oddają. Że one przytrzymują wszystko, dzięki temu ten miotacz ognia i to wszystko tak jakoś tu fajnie działa. Szkoda, że się zasięg nie zwiększa. Co teraz? Przyspieszenie. Coś nowego. Tamed Stalker, czyli taki ujarzmiony tropiciel, czyli latająca ta płaszczka. Chmurne, czy tam powietrzne tropiciele są ujarzmione przez akolitów i teraz one służą im... Aha, po prostu jako mounty. Lata. Aha, jakoś specjalnie się nie wydaje. Jo, 1500 zdrowia. Co to jest za cheat? A ten tutaj... O. Zategował go. Aniu? Extra attack damage, zredukowane 16 sekund. A czemu go nikt nie nawala? Ty, Aniu? Halo? Czemu nikt nie strzela? On ma 1500 zdrowia, wiecie o tym, nie? On tak se leci, leci, beka, nie? I może ktoś go by zatrzymał. Dobra, rozpaćkane. Chociaż ty mogłabyś na dół. Ten przejechał. Tak, bo tutaj... Ty chyba balistę bym dał. Ona miałaby fajny zasięg, może nawet trochę na dół. I to powinno dobrze zadziałać. 9 na 15 fal. A ten miotacz ognia? No, taki... Nie wiem, co byście powiedzieli. Fajny? Co, jara was ten miotacz ognia, że tak już tutaj zasucharze? Ciu, ciu, ciu. I ogłuszonko OP. O Jezu, magiczne gnoje. Znaczy magiczne w sensie pancerne, a ja nie mam magii na górze. Ania. Ania musi nas uratować. Ania z zielonego wzgórza. Ania od kultystów. Co? O nie! O, fuck. Znowu przyzywają tego gnoja? Ta. Którego? Teraz na dole. No to co, od razu tu. Ciuf, 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 ciuf. Dante. I masakrujemy. To, to musi nas uratować, ten stun. On nie pozwoli mu żyć. A, dobra, przyzwiemy te gryfy. Ja pierdzielę. A tu jeszcze nie skończyli z nim, bo naprawdę... Tylko czar ten może go jakoś sensownie nawalać. Dobra, ulepszmy ich. Ty masz zasięg, no zasięg jak gówno. Dawaj tą bombę. Ona się leczy, ona się więcej leczy niż ten kryształowy golem jest w stanie jej walnąć. O, ty, to było dobre w sumie. Dobra, damy go na maksa. Tu załatwieni, ogień też ich przysmaży. Tak, Ania,
Ania nie może zostać pokonana. Wie, nie, bardzo fajny bohater. No, jedno, to jest Sigma. To jest laska Sigma. Rozwalony. O, balista na maksymalnym. Za 200 jeszcze znowu to te bajery. I strasznie dużo latających śmieci. No, leć tam. Uspokojeni? Tak. Jak ulepszyłem, to fajny jest. No taki, znaczy, nie wiem, jakoś może faktycznie dużo daje, jakoś ja nie jestem w stanie się skupić na nim aż tak bardzo. Ale tak wydaje mi się, że są lepsze obszarowe wieżyczki niż ona. Dobra, Dante. Ty! Zerzalania, co jest? Czemu oni przelatują tędy? Co to ma być? Co to za cheaty? Jo, pierdziele. Aha, fajnie. Jeszcze uleczonko, tak, no, spoko. Ale gnoje, ty. Okej, tego nie było w planach, szczerze mówiąc. Jedno zdrówko straciliśmy. Słuchaj, syny. Oni no tutaj w dół lecą, Ania. A tu nie mamy właśnie żadnego jakiegoś więcej... Piu, piu, piu. No trzeba ulepszać po prostu balistę, bo ona... Nowe wieże się nie nadadzą, bo one mają za mało zdrowia. Tak. Kurde, no. Słuchaj, syny, że lecą dołem, śmiecie. A mówa. O, Grzegorz, witaj, witaj, witaj. Pozdrawiam cię, widzu. Jaki poziom trudności masz? Najwyższy, gram na weteranie. Tym najwyższym na razie dostanę... O ja pierdziele, ja tego tu jest. Jezu, no nie. Co to za cheaty są? Ty. Co to ma być? No nie, jeszcze na dole, no. Co to? Czemu nie strzela? Ej. Strollował. I przez to będą dwie gwiazdki. Ty, widzowie, ale oszukali. Gówno, tak szczerze. No, więc widzicie, jest ciężko, ale to głównie przez te latające śmiecie. Oni tutaj przechodzą, tylko wydaje mi się trochę, że na przykład ten przytrolowo. Widzieliście, on był na spokojnie w zasięgu, a nie zabił. No, więc takie to... Takie to są problemy psychiczne, widzicie, z którymi muszę się zmagać, niestety. Myślę jeszcze, co by mnie tu mogło zbawić? Znowu ty... Nie, dobra, przyspieszenie. Przyzywa ich. Dawaj na maksa. Tego chyba też ulepszymy w takim razie. Wszyscy tutaj opętani przez te szkielety, czy tam przez tą magię nekromanty. O nie, 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 znowu to... Sukin syny. To jest kontynuacja piątki, jak grałem, wszystko części są fajne. Tak, jest bardzo fajne. Kingdom Rush to jest top seria Tower Defense'ów. Zwłaszcza, że to nie jest jakieś odkrywcze, że to nie jest coś niesamowitego. To jest po prostu bardzo dobre, przyzwoita gra. To jest tym najfajniejsze właśnie, że to nie jest jakby przekombinowane. No, daj to. Jeszcze to w sumie nie jest koniec. To naprawdę, ja myślałem, że to już w sumie finalna fala. A to nie, nie, nie. Dobra, puszczaj dalej. Jezu! Jeden pająk. Pająk się przedarł. Ale tak szczerze, bardzo chamska mapa, że oni stąd idą od razu do tego wyjścia, stąd mogą tutaj. Bardzo chamskie. Muszę przyznać. Ale dwóch nekromantów na środku, wydaje mi się, że już nic nie pokona. O, znowu jakiś shit. Leczenie. Ta laska to tu awansuje chyba pół tego. Wszystkie poziomy zyska. Dobra, maksymalny chłop. A weź te gry. Wszystko się schwyciło. Ten jest maksymalny. No, tu damy koniczka, jak coś teraz dojedzie, to rozpaćkamy to. Też grałem wszystkie na 100%, każdą część robię. O, no i fajnie, też sobie właśnie mam na Steamie i też tam chyba tylko Origins nie wymaksowałem, z tego co pamiętam. A tak to jedynkę i Frontiersy na pewno. Ja jestem duży fanem, bardzo lubię i to studio i takie ten... Jedyne co mi tak jakby po prostu nie pasuje w tym studiu, to to, że no takie... No nie szanują Polaków po prostu. Że nie chcą dać polskiego tego, polskich napisów nawet, a wydaje mi się, że to nie jest jakaś super nic trudnego. Szkoda, po prostu bardzo szkoda. Znowu to przyspieszenie.
Czy teleport, czy... A, no, teleportacja. Konik na maksa? Nie, na razie sobie nazbieramy. Bo tutaj z góry coś ma przyjść. Pancerniacy. A ten nekromanta, no nie będzie miał zasięgu. Dante. O Jezu, znowu lecą ci. Boże. Już nawet nie wiem, co ulepszać tak szczerze. Naprawdę mam już problem psychiczny. Co tu wybierać? Może naprawdę ciebie? Boże, jadę. Ania. Ania z kultystów. Ja też sobie nieźle ekspinię, naprawdę. Tak dużo tu jest wrogów, oni tak dużo tych umiejętności używają, że oni super mocno szybko ekspią. Zacząłem grać na flashu, było jeszcze, nie było bohaterów ani wątków pobocznych. O, no proszę. No i też, właśnie, ja od najstarszych tych właśnie dziś wyczaiłem na flashu, na wyspie gier bodajże, czy coś, i grałem z kolegami, pamiętam do dzisiaj. Już opowiadałem tę historię kilka razy, ale no, tak trzeba. Później jeszcze w techniku, pamiętam, moi koledzy grali właśnie w jedynkę też na flashu i robili Tesle, uwielbiali Tesle. Jak się dowiedzieli, że jest Tesla, to byli w niebo wzięci, kochali Tesla. I co? Teraz przyzwierz gnoja? Nie. Nie? O, no, no, dobra, idzie. 1000 zł. Dawaj, beczkę i jak on tu wyjdzie, to mu nakopiemy do dupy teraz, patrzcie na to. Chłop wstaje. Potem od razu, o. Nie ma szans, gościu. No jeździec akurat mógł w inną stronę pojechać, ale nie będzie. Dante. No pierdziele, wszyscy go napierdzielają tutaj. 3 pancerza. I powiedzcie, że jeszcze on idzie w dół, to też byłoby dobre. A ty nie umiesz na latające? Serio? Okej, okay, to się teraz dziwię. Myślałem, że umie. Czyli bieda. Stwu. No ale nekromant to oddaje. Tutaj fajnie właśnie, długie, szerokie te ulice. Można naprawdę tego jeźdźca puścić nieźle. Nakopani, nategowani i to będzie koniec chyba. Kurczę, powiem wam totalnie, szkoda, że tutaj ta balista przytrolowała i nie zabiła tego jedno, bo on miał 1 zdrowie, widzieliście to, nie? Że on miał dosłownie 1 HP, nie, może mogłem użyć umiejek, też nie widziałem, sorry, ale kurde, na spokojnie dało się to wygrać na 3 gwiazdki za pierwszym. A tak to, no cholera jasna, sukinsyny mnie oszukali, nie? Znaczy to ten przytrolo, a sprzedam cię, gościu, nienawidzę cię, pod koniec zginiesz, nie? Wylatujesz z teleturnieju. Nienawidzę cię. No, dojechał mi jednak latające. 1500 latającego zdrowia to jednak nie jest, nie są przelewki, nie? A jednak też mam trochę tych, wiesz, no takich... No na latające. Oj, teraz nienawidzę cię, gościu, giniesz teraz. O, zdech. What a lovely day. Brakuje mu centymetra do poziomu. No szkoda. I jest. Ciężka mapa. Taka dużo się działo i bardzo dużo było takich cheatów w pokroju właśnie, że oni sobie idą stąd i na przykład od razu w tą prawą, nie? Że praktycznie nie, w ogóle nie tędy. No i niestety na 2 gwiazdki, ale spokojnie powtórzymy, tak jak wiele razy powtarzałem, to powiem jeszcze raz, na streamach na pewno będziemy maksować tę gierkę, nie? Będziemy grać na tym najwyższym, będziemy na 100%, będziemy te wyzwania tu robić, będziemy robić wszystko. I co? Dodatkowe upgrade pointy 3 i nowa wieża. Dune Sentinel, czyli tacy obrońcy wydmowi? Obrońcy wydmy? Coś takiego? No niestety. Granatnikiem wlatającym? A czemu nie? A ja strzelałem do helikopterów z granatnika w GTA. I dużo gier pozwalało granatnikiem latajki bić. Karabiny w nich, to mogę zrozumieć, a granatnik to ci nie trafi. No, no... Śmiem powiedzieć, że nie zawsze, ale no dobra, no co gra, co zwyczaj, to obyczaj. Czyli nie ma nowego Herosa. Ta ma znowu 4 punkciki do rozdania. Tego chyba sobie zostawimy, mi się wydaje, fajny był, chociaż wiecie, co mnie boli? Boli mnie troszeczkę to, że właśnie jakby brakuje mi tych magicznych obrażeń, to może sobie wymienimy znowu na Nyriu jednak, wydaje mi się, że on jest najlepszym Sigmą, ale ten też był fajny, to na pewno. Ale jednak co te cheaty tutaj, jego magiczne obrażenia, to jest bardzo miłe. Nowa wieża. Te, on jest chyba właśnie zamiast... Kim on jest? On chyba jest tym, takim łucznikiem, nie? Coś zamiast tego.
I tutaj mamy jeszcze ulepszoną tą formułę, o którą tutaj Wilk cały czas prosi. I chyba faktycznie ją weźmiemy. Ale to już oczywiście w przyszłym odcinku. Dziękuję wam za uwagę i powiedzcie, czy wam właśnie udało się od razu na 3 gwiazdki zdobyć tutaj te poziomy. I czy w ogóle graliście na weteranie? Albo na przykład czy na pierwszym razie normalu, a może później na weteranie? Napiszcie koniecznie w komentarzu, bardzo chętnie się dowiem. A tymczasem dziękuję za uwagę, pamiętajcie jakieś łapce w górę, jeśli wam się podobało i do następnego. Ciu.